Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Dzisiejszy program rozpoczniemy wiadomościami z Polski przygotowanymi przez telewizję Trwam. W uroczystość Wszystkich Świętych, zgodnie z tradycją, rodacy na całym świecie odwiedzali groby swoich bliskich. Na cmentarzach całej Polski palono znicze i składano wiązanki kwiatów. Tradycyjnie już w Dniu Wszystkich Świętych warszawiacy tłumnie nawiedzają cmentarz na Powązkach. Tutaj pochowani są zasłużeni dla Polski profesorowie, politycy, inżynierowie, aktorzy czy poeci. Tutaj spoczywają także ofiary katastrofy smoleńskiej. Dziś na ich grobach i przy pomniku ku ich czci zapłonęły znicze. Wspaniali ludzie w większości, nasza elita intelektualna. Ludzie, którzy mogli żyć i służyć jeszcze ojczyźnie. Nikogo z tych osób nie znałem osobiście, ale wiele z nich wywarło piętno na życiu społecznym, politycznym i po prostu się należy szacunek tym ludziom, niezależnie od tego, jakie poglądy oni reprezentowali i niezależnie od tego, jakie ja reprezentuję. Także wydaje mi się, że to jest powinność każdego z nas wobec nich. Polacy tłumnie przybyli też do grobu Lecha i Marii Kaczyńskich, których doczesne szczątki spoczywają w katedrze na Wawelu. Przede wszystkim, żeby oddać im cześć, pomodlić się za nich, za ich duszę oraz za wszystkich, którzy zginęli pachowego 10 kwietnia. Przyszliśmy go nawiedzić na zasadzie takiej samej bliskości jak z naszą rodziną, bo mamy rodzinę i uważamy, że on jest też częścią naszej polskiej rodziny. Dzisiejszy dzień to także okazja do przeprowadzenia zbiórek na rzecz odnowy zabytków starych nekropolii. Na Powązkach odbyła się już 36. kwesta. Podobne zbiórki przeprowadzono też w Krakowie na cmentarzach rakowickim i podgórskim. Z kolei na wrocławskich nekropoliach prowadzono zbiórkę datków na pomnik pomordowanych w 1941 roku profesorów lwowskich, który w lipcu przyszłego roku ma stanąć we Lwowie. Ludzie bardzo chętnie składają datki. Jedni mówią, że to dlatego, że mają lwowskie korzenie, inni dlatego, że pracują na wrocławskich uczelniach i uważają, że są spadkobiercami tej lwowskiej szkoły naukowej, tak? Tych, którzy tutaj wrocławskie uczelnie budowali. Inni dlatego, że uważają, że w ogóle Wrocław jest zobowiązany do przechowania tej pamięci o przedwojennym Lwowie. Tysiące Polaków pamiętało dziś także o słudze Bożym Janie Pawle II. Do watykańskich grot ustawiła się długa kolejka. Dziś przypada 64. rocznica święceń kapłańskich Karola Wojtyły. W Rosji znicze zapłonęły na cmentarzach wojennych w Katyniu i Miednoje, a także w Ostaszkowie, gdzie spoczywają prochy polskich jeńców rozstrzelanych w 1940 roku przez NKWD. W pierwszej połowie grudnia w Parlamencie Europejskim odbędzie się tzw. public hearing w sprawie katastrofy smoleńskiej. Z inicjatywą wyszli posłowie Prawa i Sprawiedliwości działający pod szyldem konserwatystów i reformatorów. Jak ujawnił nasz dziennik, podczas wysłuchania polscy eurodeputowani zamierzają poruszyć problem zaniedbań w rosyjskim śledztwie, systematycznie ujawnianych od niemal 7 miesięcy. Public hearing to skuteczna formuła politycznej presji, nagłośnienia problemu, która pozwala także obywatelom na bezpośrednie uczestnictwo w stanowieniu prawa, mówi eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki. Tylko tak naprawdę nacisk międzynarodowej opinii publicznej potrafi skłonić Moskwę do tego, aby to śledztwo było prowadzone w sposób bardziej transparentny. Do mediów wyciekły akta ze śledztwa smoleńskiego. Opublikował je tygodnik Wprost. Sprawą zajęła się prokuratura. Jak naprawdę wyglądały ostatnie chwile Tu-154M 10 kwietnia 2010 roku? Od śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i towarzyszącej mu 95-osobowej delegacji minęło prawie pół roku, a w śledztwie badającym okoliczności tragedii wciąż jest wiele niejasności i znaków zapytania. Mamy do czynienia z takim dance macabre, makabrycznym tańcem wokół tej sprawy. Nie posuwamy się do przodu, tylko cała ta sprawa jest bardziej zabagniona, coraz mniej wiemy, coraz więcej jest wrzutek z boku. Ostatnio wykonał tygodnik Wprost. Gazeta Tomasza Lisa w obszernym, bazującym rzekomo na lekturze 57 tomów akt śledztwa artykule spreparowała tezę, iż odpowiedzialność za katastrofę ponoszą piloci, prezydent oraz dowódca sił powietrznych. Jeżeli media weszły w posiadanie aktów dotyczących katastrofy smoleńskiej, to też ich jakąś dziennikarską
powinnością jest ich upublicznienie. Uważa poseł PO Michał Szczerba, ale nie w taki sposób, jak zrobił to prowadzony przez Tomasza Lisa wprost. Jak zauważa szef parlamentarnego zespołu badającego przyczyny katastrofy TU-154M, poseł Antoni Macierewicz, tezę, która stała się osią materiału gazety, już wcześniej sformułowali Rosjanie. Ten materiał w istocie jest materiałem skonstruowanym tak, żeby skupić atak na generale Błasiku, na pamięci generała Błasika. To jest materiał wymierzony przeciwko generałowi Błasikowi. Ta teza jako pierwsza pojawiła się w mediach rosyjskich. Propagandowa gra działa w dwie strony. Sugestie o winie dowódcy sił powietrznych 27 maja wydrukowały gazety Izwiestia i Komsomolskaja Prawda. W październiku podchwyciły je Gazeta Wyborcza, stacja TVN24 i radio RMF FM. Teraz po artykule we Wprost wątek o szalonym generale, który zniszczył polski samolot rządowy, podają rosyjskie portale. Obecność pana generała Błasika w kabinie samolotu nie jest oczywiście potwierdzona, podkreśla ekspert lotniczy Krzysztof Zalewski. Jak dodaje, tygodnik Lisa powinien dokładniej przyjrzeć się m.in. materiałom z przesłuchania smoleńskich kontrolerów lotu. Protokoły ograniczają się, przynajmniej tak jak zaprezentował to Wprost, tylko i wyłącznie do dwóch osób. A co z tą trzecią osobą? Także to też jest istotne, czy została ona w ogóle przesłuchana i czy będzie przesłuchana. Wątpliwości, o których Wprost nie napisał, jest wiele więcej. Nie ma ani słowa na temat na przykład konferencji prokuratorów nocnej z 10 na 11 września. Nie ma ani słowa na temat działania pana Millera i podpisania porozumienia ze stroną rosyjską. Nie ma ani słowa na temat remontu i wszystkiego, co działo się w związku z remontem TU-154. Nie ma ani słowa na temat rozmów pana Plusnina z centralą w Moskwie, chociaż cytuje się inne, drugorzędne słowa pana Plusnina. Takich wybiórczych operacji w tym materiale jest więcej niż stron i linijek liczy ten materiał. Zakończył się pierwszy etap badań archeologicznych prowadzonych w Smoleńsku przez polskich ekspertów. Polscy i rosyjscy prokuratorzy podpisali protokół z zakończenia prac badawczych w miejscu, gdzie 10 kwietnia rozbił się rządowy samolot TU-154M. Prace archeologiczne trwały od 13 października. Przeszukano teren o powierzchni 1,5 hektara. Archeolodzy znaleźli oraz zinwentaryzowali 5000 przedmiotów. Są to m.in. kawałki konstrukcji samolotu, fragmenty przyrządów, części wnętrza kabiny pilotów i przedziału pasażerskiego. Odnaleziono również przedmioty osobiste należące do ofiar. Prokuratorzy potwierdzają, że archeolodzy zabezpieczyli również fragmenty kości. Dopiero odpowiednie ekspertyzy odpowiedzą na pytanie, czy są to szczątki ludzkie. Raport końcowy zawierający szczegółowy opis znalezisk powinien powstać w ciągu miesiąca. Ustalenia ekspertów opinia publiczna pozna jednak dopiero wtedy, gdy zapoznają się z nimi polscy i rosyjscy śledczy. Kontrowersyjny pomnik w Osowie upamiętniający poległych w Bitwie Warszawskiej bolszewików został we wtorek odsłonięty i uczczony ekumeniczną modlitwą. 2,5 miesiąca temu do oddania pomnika nie doszło ze względu na silne protesty. Tym razem w Osowie znów nie zabrakło osób uważających takie upamiętnienie najeźdźców ze wschodu za skandaliczne. To było drugie podejście polskich władz w oddaniu pomnika upamiętniającego 22 poległych w Bitwie Warszawskiej czerwonoarmistów. 2,5 miesiąca temu z powodu protestów do odsłonięcia pomnika nie doszło. Dziś także decyzja ta budziła spore kontrowersje. To jest pogarda dla tych ludzi, którzy zginęli, dla Polaków, bo przecież oni tu dosłownie 20 km od centrum Warszawy, nikt ich tu nie zapraszał. Przyszli tu mordować, grabić przyszli. Chcieli po prostu, żeby zniszczyć Polskę. Obecny na uroczystości doradca prezydenta Komorowskiego do spraw historii, profesor Tomasz Nałęcz, kto ci dał dyplom? Tłumaczy, że pomnik nie gloryfikuje oprawców, lecz upamiętnia zmarłych. On nie wybierał, on wykonywał polecenia, on służył swojemu krajowi. Na tej zasadzie też będzie ten godziwe miejsce spoczynku dla tych krasnoarmiejców. Przecież w niczym nie zmieniamy naszych osądów, że to byli najeźdźcy, że pojawili się tutaj w imię imperialnych interesów Rosji. Ale to nie przemawia do mieszkańców Ossowa i okolic. Mogiła bolszewicka mi nie przeszkadza. Każdy człowiek ma prawo spoczywać w tej świętej ziemi. Ale forma tego pomnika i te bagnety mi nie odpowiadają. Po sierpniowych protestach usunięto z pomnika 22 bagnety skierowane na Warszawę. Ciągle jednak kontrowersje wzbudza prawosławny krzyż.
Przeciwnicy pomnika postawienie symbolu religijnego na mogile słynących z wybitnej agresji bolszewików uznają za przejaw cynizmu. Jest to skandalem, gdyż to byli najeźdźcy, ci żołnierze Armii Czerwonej szli nie z krzyżem prawosławnym na piersi, tylko szli sierpem i młotem. Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert widzi w tym krzyżu jednak tylko symbol upamiętniający zmarłych. W naszej tradycji grób jest oznaczany symbolem religijnym, nie żadnym innym. Oddanie pomnika poprzedzono ekumeniczną modlitwą zarówno pod kaplicą upamiętniającą polskich bohaterów poległych w Bitwie Warszawskiej, jak też nad mogiłą poległych bolszewików. Następnie doradca prezydenta do spraw historii profesor Tomasz Nałęcz wraz z sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzejem Kunertem złożyli na mogile wieniec i zapalili znicze. Mimo wcześniejszych mediacji, moment oddania pomnika odbył się jednak w cieniu transparentów jego przeciwników. Uroczystość ma charakter tylko religijny. Ksiądz biskup Jerzy ksiądz kapitan tylko będą się modlili. Nie byłoby lepiej, gdyby się mogli pomodlić bez polityki. Przed chwilą słyszałem w telewizji, że kościół jest od modlitwy, a nie inne miejsca. A teraz pan coś innego przemawia, bo słyszałem, jak pan mówił, że tylko w kościele trzeba się modlić. A teraz nagle pan tu mówi, że w polu? O politycznym charakterze uroczystości mówiły obie strony, ale w kontekście wydarzeń ostatnich miesięcy słowa nie powinno tu być polityki nabierają zupełnie innego znaczenia. Uszkodzony w czasie sztormu polski żaglowiec Fryderyk Chopin został w poniedziałek doholowany do wybrzeży Wielkiej Brytanii. Mimo kłopotów uczestnicy wyprawy, głównie uczniowie gimnazjów, chcą jak najszybciej naprawić żagle i kontynuować rejs na Wyspy Karaibskie. W dotarciu uszkodzonej łodzi do brzegu pomógł kuter rybacki eskortowany przez holowniki. Jednak i tak przepłynięcie 60-kilometrowego odcinka nie było łatwe, bowiem na morzu panował sztorm. Dla młodzieży wyprawa ta miała być nagrodą za całoroczny wolontariat, m.in. na rzecz Caritas Polska. Będzie ona jednak kontynuowana. W najbliższych dniach ma zostać naprawiony maszt i statek wypłynie w kierunku Zatoki Biskajskiej. Pierwotnie planowano, że rejs zakończy się w styczniu.